Jeśli to czytasz Zordon, oznacza to trzy rzeczy. A. Jesteś sam w pokoju, jeśli nie zadbaj o to, by tak było. B. Mnie nigdzie w okolicy dawno nie ma. C. Nie masz pojęcia, co oznacza Cymelium. A takie bohaterki na pierwszy rzut oka wydają się dosyć nieprzystępne i niemiłe. Chyba wydają się takimi jednak negatywnymi postaciami, tak jak ta nasza Joanna, ale zawsze doszukuje się, jak się okazuje, w wypadku Joanny też tak jest. Czegoś, co spowodowało tą niedostępność i taki chłód, którym emanuje główna postać. Zacznę od najmniej istotnej kwestii. Cymelium to najpilniej strzeżony, najbardziej wartościowy rękopis w zbiorach bibliotecznych. To moje przesłanie dla ciebie. No, do widzenia. Cały backup, to co się wydarzyło w dzieciństwie Anny, co ją ukształtowało. Ona to bardzo, bardzo precyzyjnie opowiada w liście, który zostawia. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że już mnie nie zobaczysz. Nawet gdybyś wykazał się wyjątkowymi zdolnościami dedukcyjnymi, zawstydzając samego Sherlocka Holmesa, który zawsze ma dla mnie twarz Benedicta Cumberbatcha, przypuszczalnie nie trafisz na mój trop. Zadbałam o to, żeby nie zostawić żadnych śladów. A takie postaci gra się cholernie ciekawie. Takie postaci, które noszą w sobie jakąś tajemnicę. Zresztą w ogóle wielu aktorów to mówi, ja też jestem tego zdania, że tak jest z postaci z tajemnicą, z jakimś mrokiem w sobie i takie nie do końca pozytywne gra się zdecydowanie ciekawiej niż ciepłe kluchy. Przy czym, tak jak mówię, widzowie czy słuchacze niekoniecznie takie postaci na pierwszy rzut oka czy ucha lubią. Nie ma mnie. Być może od dawna mnie już nie było. Znikam, uciekam na wzgórza. Uciekam, bo życie mi miłe. To nie mogło się inaczej skończyć. Przypuszczam, że oboje od jakiegoś czasu o tym wiedzieliśmy. Z całą pewnością to, że Joanna jest, no nie jest taką taką otwartą księgą, to, że nosi w sobie te tajemnice, sprawia, że jest niezwykle ciekawa i sprawiłaby obecność takiej postaci w książce, w filmie, sprawiłaby, że ja bym z chęcią obserwowała jej losy, śledziłabym jej losy, bo jestem ciekawa przede wszystkim, skąd się to wzięło, to jej zachowanie, ten jej dystans, a z drugiej strony, czy jest w stanie, czy ona jest w stanie i czy chce to zmienić, czy dopuści kogokolwiek do siebie, czy złamie te bariery, ten chłód. Sądny dzień nadszedł, ale byłeś na niego przygotowany. Nie uciekaj, Zordon. Zostań tam, gdzie jesteś.